Cześć, kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, denko kosmetyczne. Wiem, że są fanki takich formatów, muszę się usadzić wygodniej. Są fanki takich formatów. Ja na przykład taką jestem i uwielbiam codziennie sprawdzać, czy są jakieś nowe denka na YouTubie. Ale sama też lubię te denka kręcić, także jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki zużyłam, no nie powiem, że w poprzednim miesiącu, bo część zużyłam w poprzednim miesiącu, część miałam dłuższy czas i dopiero je wykończyłam. Wiadomo, jak to jest z denkami. Nie, to nie jest tak, że to jest tylko to, co zużyłam w poprzednim miesiącu, tylko to, co skończyłam w poprzednim miesiącu. Jeżeli jesteście ciekawi, co to są za kosmetyki, czy są fajne, czy są buble, no to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zaczynamy. I powiem Wam, że duże jest to denko, bo ostatnie denko, jak kręciłam, to kręciłam je troszeczkę wcześniej, przed końcem miesiąca, tak nie pamiętam, koło 16-17, dlatego że potem miałam ten zabieg na nos, no i właśnie przez to nazbierało mi się teraz dużo rzeczy. Także tak wygląda, tak, zaraz powypada wszystko, tak wygląda ten mój słomkowy koszyczek, czy tam jutowy. I będziemy tutaj teraz wszystko wyciągać, ale mam tutaj też rzeczy wielkoformatowe, w sensie jakieś pudełka, butelki takie duże, więc może nie jest tych rzeczy aż tak hiper dużo, jeżeli chodzi o ilość, natomiast zajmują dużo miejsca po prostu. Zaczniemy może od kul do kąpieli. Ja nie używam takie, o widzicie, tak żeby się zmieściło, to jeszcze zakrętkę tu dotknęłam. Ja nie używam takich rzeczy, ale mój młody używa, czyli mój syn Miłosz. I swego czasu dostałam paczkę PR-ową od Laku i właśnie tam były kule do kąpieli, więc mój młody chętnie zużył. I mam dwie wersje, męską i damską. To jest Bad Bones Pretty Woman. To były takie kwiatowe zapachy. Jeden był delikatniejszy, drugi był bardziej intensywny. Jeden to był chyba kula biała o zapachu niezapominajki. To był delikatny, strasznie przyjemny. Ja miałam kiedyś peeling niezapominajka też właśnie z laku. Cudowny jest ten zapach. Super, naprawdę. I laku ma dosyć mocne zapachy, a niezapominajka jest właśnie taka subtelna dosyć. I kula różowa o zapachu ma magnolii i różowego pieprzu. I powiem Wam, że ja kiedyś miałam chyba żel pod prysznic, magnolia i różowy pieprz i zużyłam go do mycia rąk. Zużyliśmy go do mycia rąk, bo jakoś ten zapach mnie tak drażnił. A jak wrzuciłam mu tą kulę teraz, to stwierdziłam, że jednak chyba ten zapach mi się podoba. I go polubiłam jakoś tak. Zobaczymy, jak otworzę żel pod prysznic, może mi się znowu zmieni. Ale była jakaś taka, nawet Wam mówiłam, jak otwierałam paczkę PR-ową. Nie pamiętam, czy ja ją otwierałam na YouTubie, pokazywałam te rzeczy, czy to było na Instagramie. Ale mówiłam, że to jest zapach, który tak... Ja nie do końca, coś jest jakaś nuta i teraz właśnie jak wrzuciłam mu tą kulę i tak się ten zapach pięknie rozszedł, to stwierdziłam, że nie, jednak jest coś w tym zapachu, co mi się jednak podoba. Także kule fajne, nie barwią wody, bo one były jasne, takie nie wiem, czy białe, czy jakieś tam, no to w takich jasnych kolorkach, ale właśnie rozsiewają bardzo piękny zapach. A tutaj męskie i one też są bardzo ładne, słuchajcie. Tutaj mówiłam Miłoszowi, że no takie męskie będą pachnieć tak męsko. No i jedna rzeczywiście znowu miała mocniejszy zapach, a druga delikatniejszy. Kula biała o zapachu seksu i biznesu, okej? Okay? A druga o zapachu prawdziwego mężczyzny. To chyba była ta szara, która była mocniejsza. Tak mi się wydaje, ale pewna nie jestem. I też tutaj nie barwiły wody, nie brudziły wanny i tak dalej. Bardzo ładnie pachniały. Ta mocniejsza to taki typowy męski zapach, a ta druga właśnie była trochę delikatniejsza, taka bardziej miękka, bardzo przyjemna też w zapachu. Także kule do kąpieli zużył młody. I może pokażę Wam takie kąpielowe rzeczy, bo one tutaj najwięcej miejsca zajmują. Młody tego dużo zużywa i no po prostu. Słuchajcie. Arnika Active Knipe, kryształki do kąpieli. Taki, powiedziałabym, orzeźwiający zapach, trochę mi się z żywicą kojarzący, taki żywiczny, ale nie czuć go mocno w mieszkaniu, jak się używa tych kryształków. Nie był taki mocno wyczuwalny, delikatny. W opakowaniu pachnie tak właśnie mocno żywicznie, a już w kąpieli nie aż tak bardzo. I tutaj mamy jeszcze tak, Goodbye Stress, mój ulubiony zapach, mimo że to nie ja używam, tylko Miłosz. Piękny, relaksujący, rzeczywiście taki przyjemny, lekko miętowy zapach. Tutaj mamy, tam była arnika, a tutaj mamy miętę, o ile dobrze pamiętam, co tutaj jest, czekajcie, mięta, gdzie jest po polsku? Mięta i rozmaryn, o, mięta i rozmaryn, tutaj, widzicie, mam tu powkładane nawet rzeczy do środka, żeby mi się to zmieściło. Tutaj było Good Night, taki, ja wiem,
Ciężko go określić, zaraz Wam przeczytam, co tutaj mamy. Szwajcarska pinia i amirys. No, powiedziałabym, że jest tutaj trochę zapachu takiego drzewnego, ale bardziej mi się to kojarzy. Nie wiem, z drzewem sandałowym? Dziwnie to brzmi, ale no nie wiem, jakiś taki trochę drzewny, ale trochę taki jak drzewo sandałowe. Nie wiem, tak mi się kojarzy. Też niezbyt był wyczuwalny. Ten natomiast jest bardzo wyczuwalny, ten Goodbye Stress, ale w taki przyjemny sposób, w delikatny sposób rozchodzi się ten zapach po łazience, po mieszkaniu, także bardzo fajny. Czy jeszcze mam jakiś tutaj? Tak, jeszcze mam lawendę i to jest lawendowy po prostu. Taki stricte lawenda relaxing, naprawdę pachnie lawendą mocno, przyjemnie. One barwią wodę jakby, co? Ale nie barwią wanny. Goodbye Stress barwi na taki turkus, zielony, niebieski, zależy ile się da. Arnika no na taki żółtawy, ten był biały, te były białe, te Goodnight, a te były fioletowe i na fioletowo barwią wodę. Także bardzo fajne, Knajp robi bardzo dobre właśnie te kryształki do kąpieli. Jedziemy dalej, bo trochę tego tutaj, słuchajcie, jest. Coś, co zużyłam dzisiaj, o, myłam głowę, zużyłam, dokończyłam. To jest szampon, właściwie włosomyjka koperkowa, kosmetyki dla, polska marka. To jest włosomyjka, szampon właściwie, którego używałam i który testowałam parę miesięcy temu i odstawiałam go do szafki i o nim zapomniałam. Miałam połowę zużytą, więc teraz zużyłam drugą połowę. Szampon ma konsystencję dosyć rzadką, dosyć jest niewydajny, dużo się go zużywa, ale dla mojej skóry głowy i włosów jest bardzo fajny. On nie ma kokamidopropylbetain ani lauramidopropylbetain. Ma za to olej rycynowy, który znowu dla moich włosów no, ma zbawienne działanie. Moje włosy bardzo lubią olej rycynowy, ale dla niektórych, bo czytałam opinię, pamiętam jak o nim opowiadałam w tej serii szampony bez kokamidopropylbetain, że ten olej rycynowy nie dla każdego jest dobry, bo może obciążać, obklejać, znaczy obklejać, obciążać włosy, no dobra, ale dla mnie się sprawdził. Włosy są takie mięsiste po tym, to bym powiedziała, po używaniu tego. Są mięsiste, są świeże, dobrze, bardzo dobrze odbite u nasady i właśnie tak jest ich dużo, ale nie są spuszone, są dobrze nawilżone, dobrze, że tak powiem, nasączone tym olejem rycynowym. Jeżeli chodzi o skórę głowy, to bardzo dobrze moim zdaniem doczyszcza, ale nie jest to taki ostry szampon, taki po którym miałybyście uczucie takiego że tak jakby skrzypienia na skórze głowy, ale bardzo dobrze oczyszczający. Jeżeli chodzi o to, jak długo skóra głowy wytrzymuje, to są to 2 dni bite u mnie, więc taka norma. Natomiast nawet jeżeli skóra głowy już jest nieświeża, bo zdarzyło mi się przetrzymać tam na 3 dzień, to włosy same w sobie nie są, w moim przypadku nie są obciążone. Ja dla przypomnienia mam włosy średnio do wysokoporowatych, takie trochę na przełomie, więc bardzo dobry kosmetyk. Znam oczywiście lepsze, takie, które wolę, bo dla mnie na przykład szampony w kostce z 4 szpaków no, biją jak na razie wszystko, ale jest bardzo dobry ten szampon, jest bardzo dobry. Gdzie by to odkładać? Może tu będę odkładać jakoś, tak? Dobra. Jedziemy dalej. Żel pod prysznic, stara mydlarnia, drzewo sandałowe, tak? Dobrze mówię? Stara mydlarnia. Body Mania by stara mydlarnia, to możecie kupić na Hebe. Zapach mi się z drzewem sandałowym nie do końca kojarzy. Może trochę, ale jest taki trochę intensywny, ale powiem Wam tak. To jest taki żelowy żel pod prysznic w postaci gęstego żelu. I on jest pieruńsko wydajny, ten żel pod prysznic. Tu mamy 250 ml. Ja nie wiem, czy my tego używaliśmy 2 miesiące, czy półtora. 2 osoby takiej buteleczki, myjąc się codziennie. Słuchajcie, niesamowicie wydajny. No to był też okres ferii, gdzie Miłosza nie było, więc ja wtedy używałam sama. Ale to jest dobrze pieniądze się żel pod prysznic. Bardzo, bardzo wydajny. Więc jak ktoś lubi takie żele, no to spoko, jak najbardziej. 97,8 składników pochodzenia naturalnego. Polska marka i tak jak mówię, dostaniecie na Hebe. Kiedyś Miłosz miał puder do kąpieli. Też o tym zapachu. On jest miły, przyjemny, ale nie jest tak jakby moim ulubionym zapachem, także ja już raczej do tego nie wrócę. Żel pod prysznic Hagi. Również cudowny zapach. Ja tutaj miałam wersję malinowy chruśniak i tutaj mamy 300 ml. Bardzo przyjemny zapach, taki lekko słodkawy, no trochę się może kojarzy nawet z malinami. Właśnie malinowy chruśniak i powiem Wam tak, tutaj jest 300 ml, a to było mniej wydajne od tego. Zdecydowanie, tu jest 50 ml więcej, a ten żel zużyliśmy w
3 tygodnie, coś takiego, ale ja też dużo żelu pod prysznic daję na tą rękawicę moją do kąpieli znakomi, bo ona nie za mocno spienia, więc może to też jakieś tam znaczenie miało. Trochę rzadsza konsystencja, bardzo przyjemny, również naturalny, również polska marka. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj też nie jest chyba dokładnie napisane ile, czego procentowo, w sensie, ale jest to naturalna marka. Polska, świetny też żel pod prysznic. Lubię praktycznie wszystkie wersje, tylko męskiej nie wąchałam. Lubię wszystkie wersje, zarówno tą różową, jak i tą świąteczną, taką, że tak powiem, pomarańczę z przyprawami świątecznymi, niewielkanocnymi, tylko bożonarodzeniowymi. To jest taka najnowsza wersja. Też bardzo ładnie pachnie różowa i jest jeszcze ziołowo mi. Jeszcze jedna. Wszystkie są bardzo przyjemne te zapachy. Nie za mocne, nie za ostre, nie wysuszają skóry. Zarówno jeden ten żel pod prysznic, jak i drugi nie wysuszają skóry. Co jeszcze zużyłam? Słuchajcie, Tricho Aesthetic, widzicie, zamknięte w ten sposób. Bundy, peeling trychologiczny do skóry głowy. To jest mój ulubiony peeling do skóry głowy. Używam go raz na tydzień. On ma pipetkę, tylko że słuchajcie, ja sobie zamówiłam zapas i jeden mi przyszedł z pękniętą, stłuczoną pipetką, bo to są szklane pipetki, ale przy nich zawsze jest właśnie zakrętka i osobno pipetka, więc przełożyłam sobie pipetkę do tego, który teraz mam w łazience, którego używam, a tutaj dałam zakrętkę. Niestety pipetka jest jakaś rąbnięta, bo coś jest z nią nie tak i źle nabiera, źle wypuszcza, więc jakieś tak pechowo. Do tej pory tak nie miałam, a zużyłam już wcześniej kilka opakowań tego peelingu. To jest peeling enzymatyczny, o ile dobrze pamiętam, normalizujący, tutaj jest napisane, ze składnikami aktywnymi, ale nie jest tutaj napisane z jakimi składnikami, a ja już teraz nie pamiętam. W każdym razie on kosztuje około 40-50 zł, ja go zawsze kupuję, jak są jakieś przeceny, mamy szklane opakowanie, marka Bundy znowu jest polską marką kosmetyczną, też bardzo dobrą, też bardzo lubię ich kosmetyki. No i to jest właśnie taki mój ulubieniec wszechczasów tak naprawdę, bo są droższe peelingi, które dają podobny efekt, no a tutaj mamy tam, ja kupuję zazwyczaj jak kosztuje około 39-35, oczywiście są też tańsze, ale tańszych nie próbowałam, więc to jest mój hicior. Burczy mi w brzuchu, bo głodna jestem, mi często burczy w brzuchu, słuchajcie, jak nagrywam, ciekawa jestem, czy to słychać, czy nie, ale dobra, jedziemy dalej. Co mamy dalej? Balsam do ciała z marki Nature Queen, jakoś tak bardzo polsko jest. I tutaj w większości będą polskie kosmetyki, jak tak teraz patrzę. Nature Queen, balsam do ciała Bambus. Bardzo przyjemny zapach. Taki, no właśnie, może nie na tą porę roku, bardziej letni. Nieświeży w sensie ubikacyjnym, łazienkowym, jakiś taki jak do ubikacji, ale taki lekki zapach, taki zapach niewodny, powietrzny bardziej, o tak bym powiedziała. Bardzo przyjemnie się używało tego balsamu. On ma konsystencję bardzo lekką, doskonale się wchłania i ile by się go nie dało, to on się doskonale wchłonie. Czy był wydajny? Ja go dawałam dosyć sporo, bo mu się data ważności kończyła, więc dawałam go dosyć sporo i całkowicie mi się wchłaniał. On miał też, mam wrażenie, działanie takie lekko chłodzące dla ciała, orzeźwiające. Nie był taki chłodzący jak kosmetyki z mentolem, na przykład chłodzące, ale miał w sobie coś takiego, że ja czułam taki lekki chłodek zanim się wchłonął. Może to po prostu przez to, że tam był przez chwilę na skórze i się schładzał, nie? Od powietrza. Bardzo przyjemny balsam. Bardzo przyjemny. Także nie wiem, czy wrócę jeszcze, bo ja lubię testować nowe rzeczy, ale podobał mi się zdecydowanie, no i bardzo dobrze nawilżał. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest peeling do ciała kawowy z Nakomi Body Scrub Refreshing Iced Coffee i to był peeling taki maślano-olejowy, powiedziałabym, gęsty peeling, który po umyciu ciała oczywiście używamy, peelingujemy, spłukujemy te drobinki kawy, które tutaj są. No i zostaje nam taka nawilżona, lekko natłuszczona skóra. Ja miałam tutaj, są dwie wersje pojemności, 125 gram, czyli tą mniejszą wersję. Bardzo ładnie pachniał kawą. Bardzo dalej pachnie. Taką kawą, ale tak fajnie pachniał kawą. Taką kawą z cukrem, o, tak bym powiedziała. Natomiast, jeżeli chodzi o wydajność, to ja go zużyłam na dwa razy, więc bardzo niewydajny kosmetyk też, przynajmniej w tej mojej wersji, ale ja jestem brutal user, jeżeli chodzi o peelingi. Ja bardzo peelingi szybko zużywam, dużo ich daję, dużo trę, tak wiecie, pod tym prysznicem. Także szybko mi się zużywają. Kolejna rzecz, którą mam, masło do ciała z The Body Shop Oliwka. I powiem Wam, że uwielbiam tą serię Oliwka, ale
jeżeli chodzi o zapach, to żel pod prysznic pachnie ładniej, pachnie przyjemniej, pachnie mocniej. Uwielbiam ten żel pod prysznic. Natomiast masło do ciała też pachnie tą samą nutą zapachową, ale jakoś tak słabiej i tak trochę się zawiodłam. Ja już to kiedyś miałam i miałam wrażenie, że mocniej pachniało, a może nie pamiętam już. No w każdym razie zużyłam, tutaj mamy ile mililitrów? Chyba 192 gramy. Bardzo wydajne masło do ciała. Bardzo, widzicie, tutaj takie resztki jeszcze zostały. Bardzo wydajne masło do ciała o gęstej konsystencji, naprawdę gęstej konsystencji, bardzo dobrze się wchłaniające, ale powiedziałabym, że tak w 98%, nie tak idealnie jak na przykład to z Nature Queen, bardzo wydajny kosmetyk. Tego używałam długo, długo. Ja sobie czasami otwieram, tak wiecie, dwa i ten, jak jeszcze go miałam, to już zaczęłam ten, bo już mi się znudził, mi się kosmetyki szybko nudzą, jak są bardzo wydajne. Fajne są te rzeczy z Body Shopu, ale tu warto kupować, jak są promocje, a często są u nich promocje, duże zniżki. Nie warto kupować w ogóle w cenach tych standardowych. Także masło do ciała. Co jeszcze mam? Tu nie zużyłam, ale to już za długo stało i pewnie jest przeterminowane, jest jakieś takie dziwnie gęste. To gdzieś dostałam w jakiejś paczce PR-owej Celia Coral i to jest Hybrid Gel, jakiś taki lakier do paznokci, także to idzie w kosz po prostu. Co jeszcze mam? Recibo. Ojejku, to ja tego nie pokazywałam. Aha, bo on musiał być w poprzednim, w sensie jak nagrywałam poprzednie denko, to musiał być na samym wykończeniu. Tu mam jeszcze zakrętkę od knajpa. Musiał być na samym wykończeniu, a nie wykończony jeszcze, bo tak czasami też się dzieje. Recibo skrab do ciała z lotosem. I powiem Wam tak, on jest drogi. Jest średnio wydajny, tak? Nie wiem, 3-4 razy może go użyłam, chyba 4. Zapach delikatny bardzo, nie powala jakoś na kolana. Konsystencja dosyć rzadka, ale taka, powiedziałabym, już nie typowo olejowa, ale takiego rzadszego trochę masła. Drobiny dosyć duże, dobrze peelingujący, przyjemny, szklane opakowanie. Znowu polska marka, ale nie wrócę do niego, dlatego że uważam, że jest to po prostu produkt drogi, a nie zachwycił mnie w żaden sposób. Gdyby on miał na przykład zapach taki, który mnie rzuca na kolana, jak na przykład są te z Lale, różany peeling, który Wam kiedyś pokazywałam, który jest moim ulubieńcem i zamówiłam go sobie teraz, bo jest promocja na Hebe. Co prawda niedużo, tam 4 zł taniej, ale tak, to bym wróciła, natomiast niczym mnie nie zachwycił. Po prostu zużyłam go, był spoko i tyle. Cały czas mi się wydaje, że tutaj za szafą coś tam wystaje, jakiś czarny paproszek i wydaje mi się, że tam pająk jest. Co chwilę zerkam. Dobra, jedziemy dalej. Skarpetki peelingujące, które sobie zrobiłam parę dni temu z Pure Derm, kupowane na YesStyle'u. Nie wiem, czy u nas można je dostać. To są skarpetki, które stosuję często, gęsto, no nie można za często, ale tam ja tak mniej więcej raz na 3 tygodnie albo na piętki, albo właśnie takie skarpetki. No teraz przed sezonem lżejszych butów stwierdziłam, że postawię właśnie na te skarpetki peelingujące. To jest coś, co nakładacie na stopy, zostawiacie na 1,5 godziny bodajże i po paru dniach złuszczają Wam się pięty, stopy i tak dalej. Wiecie, że ja tego używam. Wiemy też, że ci, jak oni się nazywają, podolodzy tego nie polecają. No to nie polecają, ja używam, mi się sprawdza. No i tutaj mam jeszcze skarpetki, które zużyłam gdzieś zaraz po poprzednim denku właśnie. Nie skarpetki, tylko napiętki. Też z Pure Derm, te akurat można kupić w Hebe. No i działają one dokładnie tak samo. Co mamy dalej? Dalej mamy Heritage Cosmetic Grasshopper wcierka i jest to regulująca wcierka chmielowa. Ja najbardziej lubię wasabi, jeżeli chodzi o te wcierki. Aczkolwiek ostatnio zauważyłam, bo teraz używam wasabi, że skóra głowy mnie tutaj swędzi po bokach, tutaj na skroniach i odstawiłam na 2 mycia i miałam wrażenie, że nie mam tego swędzenia i dzisiaj znowu użyłam i zobaczymy, czy zacznie mnie swędzić, czy nie. Jak coś, to nie będę tutaj używać po prostu wcierki na te miejsca. Wcześniej tak nie miałam, więc nie wiem, o co chodzi. Jeżeli chodzi o tą wcierkę Grasshopper, była spoko. Nie wiem, co ona miała regulować. Była spoko, na bazie wodnej z wysoką zawartością drożdży piwnych pochodzących z przemysłu spożywczego i ekstraktu z chmielu. Po prostu jej używałam tak naprawdę, żeby ją zużyć. Nie wiem, ja jestem zajawiona tylko na tą wasabi, bo po niej zobaczyłam, że mam baby hairy i tak dalej. Na pewno była
to wcierka, która w jakiś tam sposób nawilżała skórę głowy, nic złego mi nie zrobiła, ale wracać też do niej raczej nie będę. Raczej, no chyba, że na przykład by była jakaś zniżka tylko na tą, no to wtedy może. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Co tutaj mam? Recibo, Mr. Balance, słuchajcie, tonik, no właśnie, balansujący tonik z werbeną, jak to się nazywa? Hemp. Wiecie, o co chodzi. Z hemp, z czarną porzeczką, jakimś biofermentem ze zbóż, niacynamidem i wąkrotką azjatycką, 100% wegański. Spoko tonik, ale do niego też nie wrócę. Recibo, znowu polska marka, tak jak zresztą przy peelingu, no to jest ta sama marka. Nie wrócę do niego. 100 ml tutaj mamy. Jeżeli chodzi o spryskiwacz, coś jeszcze w rurce jest, więc pewnie psiknie. To wygląda ok, natomiast jak używałam tego spryskiwacza na twarz, to on był mocny bardzo. Zapach jest też mocny i słodki. I taki... Ja mam wrażenie, że ten tonik to jest trochę coś takiego, jakby zmieszać... Tu nie jest woda, wiadomo, ale wodę, trochę cukru, bo on był taki klejący, zostawiał na twarzy klejącą warstwę. Wchłaniał się, ale zostawiał klejącą warstwę. No wiadomo, że nakładamy kolejne etapy pielęgnacji i tak dalej. Miałam takie wrażenie, że jakby mi zatykał trochę twarz, tworzył taką okluzję, nie do końca mi się podobał. Znam lepsze toniki, wolę takie, które się wchłaniają, albo takie, które ewentualnie coś zostawiają na twarzy, ale nie taką lepkość dziwną. Dziwny był po prostu. Fajny, spoko i przyjemny, ale dziwny. No i też pompka, moim zdaniem, są lepsze pompki. Są takie delikatniejsze, mgiełkowe, na przykład w tych wodach różanych z Make Me Bio są bardzo dobre pompki. A tutaj była ta pompka taka mocna. On może nie pluł na mnie jakoś strasznie, ale taki był... Jeszcze miał ten rozbryzg dosyć duży, więc jak chciałam sobie psiknąć na czoło, to psikało dosyć mocno i leciało wszędzie na włosy i tak dalej. A przez to, że to było klejące, no to miałam klejące też na włosach. Nie wrócę. Nie wrócę. Jedziemy dalej. Słuchajcie, wywalam resztki hybryd, które są już przeterminowane. Creamy Muffin Caribbean Sky z Semilaka. Takie dwa kolory. Jeżeli chodzi o Creamy Muffin, to jest praktycznie odcień mojej skóry. Jak go używałam, to zawsze tak jakby te paznokcie były prawie jak moja skóra. Teraz wnętrze dłoni jest bardziej różowe, wiadomo, to może nie. Ale tak, to był Creamy Muffin. Bardzo fajny kolor, bardzo go lubiłam. Następny to jest Caribbean Sky, czyli karaibskie niebo. Czekajcie, pokażę Wam. Będę Wam pokazywać, może sobie coś wyczajcie dla siebie. Tutaj, o, zaraz ścieknie. Tutaj kolor jest taki, tylko że tego nie polecam, bo on ma fatalne po prostu krycie, ten lakier, jakby co, w tym kolorze. Fatalne po prostu. Dużo warstw, jest dosyć lejący, nie był dobry. Tutaj mam z kolei z Neonaila Cuddle Me, czyli taki szary kolor. Jakbyście szukały szarości, to Cuddle Me. Podlinkuję Wam wszystkie, albo chociaż wypiszę te kolory. Z Cuddle Me właśnie z tego. Z Neonaila. Trochę jeszcze tych hybryd mam. Glitter Indigo. Tego chyba nigdy nie użyłam. Zawsze się przymierzałam i nigdy go nie użyłam. Nie, raz go próbowałam użyć, ale on też nie był kryjący. To jest taki granat z drobinami też z semilaka. Ale nie był kryjący. Tak, pamiętam. Był strasznie przezroczysty. Nie podobało mi się to też i zrezygnowałam. Co jeszcze wyrzucam? Natalia Siewiec Coco Loco. Tego użyłam raz i też był to lakier, który mi się bardzo nie podobał. Bo niestety też kryjący nie był. Ja nie lubię takich lakierów, co trzeba pierdylion warstw nakładać. Taki kiepsko krył, kiepsko się też, pamiętam, poziomował, rozkładał. Nie. To też był kolor, którego nie lubiłam. Jedziemy dalej. Ten na przykład bardzo lubiłam, no ale się przeterminował. One Night in Paris z Indigo. Bardzo ciemny fiolet. Piękny, no i tutaj już krycie było świetne. On bardzo dobrze się rozkładał na płytce paznokcia, szybko można było zrobić mani, no ale tak jak mówię, już jest too old. Tutaj mam Independent Woman, kolor, którego użyłam raz i też się przeterminował, ponieważ w ogóle nie pasuje do mojej karnacji i wygląda brzydko, z Neonaila. Ten z kolei był dosyć gęsty i mimo tej gęstości też nie był zbyt kryjący, także jakby co, to nie polecam. I jedziemy dalej, słuchajcie. Neonail Thermocolor, jeszcze z wersji Dawid Woliński. O Jezu, długo musiałam mieć ten lakier. I to jest lakier termo, czyli on ma taki kolor, a zmienia się na niebieski. Tylko jak się robi
przy ciepłym zmienia się na niebieski. Czyli ta część paznokcia, która dotyka skóry, robi się niebieska, a końcówka fioletowa. Powiem Wam, że nie wiem, o co chodzi, ale używałam tego lakieru, a on robił mi jakieś takie dziwne pęknięcia, jakbym miała... W sensie nie robił pęknięć takich fizycznie, tylko tymi kolorami. Robił jakieś takie nierówne ciapy. Bardzo mi się to nie podobało. Nie wiem, może mam nierówne palce, paznokcie i tak dalej. Nieważne. Co mamy dalej? Indigo, Fashion Icon. Jeden z brzydszych kolorów hybryd, jaki znam. Taki paskudny żółty. Kupiłam go, pamiętam, jak miałam fazę taką straszną na hybrydy i to była jakaś nowość. Pomalowałam paznokcie. Jezu, jak on mi nie pasował. Jezu, jaki on był brzydki. To jest taki trochę sezamowy kolor, nie wiem, jakiś taki. Coś tu jeszcze mam do paznokci? No mam jeszcze, ale może zróbmy przerwę na chwilę i pokażę Wam szybko kredkę. Kredka z Peripera chyba, koreańska marka, Speedy Brow Auto Pencil. Bardzo fajny, niedopasowany był do mnie kolor, bo była za pomarańczowa, ale bardzo fajna, taka kredeczka o przekroju trójkątnym, szersza. Była bardzo precyzyjna i ja sobie używałam jej i na przykład takiej, którą mam w zachłodnym z kolei kolorze. Mieszałam je i wyglądało to ok. I ostatnio chciałam jej użyć i wyciągnęłam. I bardzo się zaschła. Coś tam jeszcze pomaluję, ale to musiałabym tak bardzo mocno, wiecie, po tej skórze, po tych brwiach, więc to już jest widocznie przeterminowane. Wyschła po prostu jakoś tak. Zrobiła się taka sucha. Co mam dalej? Tego jeszcze nie zużyłam, ale włożyłam sobie tu już opakowanie. Tego też jeszcze nie zużyłam, bo jak mam takie rzeczy, na przykład jakieś mydełka, czy coś gdzieś przelałam i jeszcze mam, to tu mam opakowanie, ale po prostu nie pokażę Wam ich, bo nie zużyłam. Dobra. Co mamy dalej? Dr. Jart Ceramidin, krem do twarzy, bardzo znany, bardzo popularny, też dosyć drogi, bo ja widziałam go po 160 chyba złotych. Ceramidin, to jest Styla, marka Dr. Jart, koreańska. To był bardzo dobrze działający krem. Mamy tutaj ceramidy, o ile dobrze pamiętam, i no ceramidin, no to ceramidy, i parę innych jeszcze super nawilżających rzeczy. On był doskonały na zimę, pod makijaż, bo rzeczywiście mocno ta skóra była nawilżona. Przy używaniu retinolu świetnie się sprawdzał, żeby łagodzić te negatywne skutki tam przesuszenia skóry i tak dalej. Na noc też był bardzo dobry, ale on jest ciężki. On jest ciężki i tłusty i kiepsko się wchłania, dlatego mówię, że pod makijaż. Jak go na przykład nakładałam w ciągu dnia, tak bez makijażu żadnego, chodząc tylko po domu, no to ja byłam cała obklejona, obtłuszczona. On się częściowo wchłania, ale nie do końca. Nie było to przyjemne. I jest świetny, to mu trzeba przyznać. Jest świetny, doskonale nawilża, ale jakbym miała wybierać właśnie jakiś kosmetyk z ceramidami, taki mocno ceramidowy, to szczerze serum z Basic Lab ceramidowe zdecydowanie fajniejsze było, po prostu. W sensie pod względem konsystencji, bo ten krem też był wyczuwalny, był taki... On był jak maść bardziej, o, coś takiego. Także może kiedyś do niego wrócę przy okazji jakiejś zimy, ale raczej będę szukać czegoś troszeczkę lżejszego. Ja nie lubię ciężkich konsystencji. Kolejna rzecz, Gold Raccoonie, czyli płatki pod oczy z Secret Key, wersja Gold właśnie, złote płatki pod oczy. Jakie one miały kształt? Aha, one były takie, że były takie bananki, ale nie takie jak są zazwyczaj, tylko tak, tak, takie półkole jakby i w środku jeszcze były kółeczka, więc było tego dosyć dużo, przez to są wydajne, bardzo przyjemnie pachną, rzeczywiście działają tak, jak mają działać, taki zapach jest kosmetyczny po prostu, ale przyjemny, bardzo przyjemny, bardzo dobrze nawilżały skórę pod oczami, uspokajały, ja rano, co rano praktycznie używam tego typu płatków, uspokajały tą skórę pod oczami, zmniejszały opuchnięcia, zasinienia to nie wiem, być może też, ale ja jakichś strasznych nie mam. Bardzo je lubię, bardzo. I powiem szczerze, że nawet nie wiem, którą wersję teraz najbardziej lubię, bo najbardziej lubiłam te zielone, ale z tymi też się polubiłam. Jedziemy dalej, słuchajcie. Co jeszcze zużyłam? No niestety to jest niewydajny kosmetyk, ale jest super. Eveline Cosmetics Micro Precise Brow Pencil kolor taupe. To jest mój kolor, ja dzisiaj to mam na brwiach, to jest mój kolor brwi po prostu. Kredka genialna, bardzo niewydajna, na szczęście też nie jakoś strasznie droga, no ale też nie ekologiczna przez to. Kiedy oni wpadną na to, żeby wkłady sprzedawać same? Kurczę, wiecie, jakie to by było fajne? To by było super, jakby same wkłady można było do takich kredeczek dokupować. Kolor cudowny, kredka świetna, idealna miękkość, nie za tłusta, nie za woskowa, nie za sucha, bardzo precyzyjna, no bo to był taki pipek mały tutaj na końcu
precyzyjny. Nie wiem, czy to wyostrzy w ogóle. Czekajcie, coś nie chcę wyostrzyć. Nie wiem, co się dzieje. Czy w ogóle mnie wyostrza? Mnie wyostrza, a tego nie chcę. O, jest. Takie coś, takie wykończenie. Rewelacyjna kredka. Moja ulubiona tak naprawdę. Co jeszcze? O, tu jeszcze się jakaś hybryda schowała, słuchajcie. To też był bardzo fajny kolor. Elysium z kolei. Kiedyś, lata temu, nie pamiętam, tam z 3-4 lata temu, dostałam od nich właśnie paczkę PR-ową. Taki. Taki beżyk. Ale też bardzo ładny. Natomiast znowu niezbyt kryjący. Bardzo fajny kolor. Tylko, że no niestety też się przeterminował. I to 12.2020. Ostatnio właśnie zaglądałam do Hybrid, żeby sprawdzić, co tam u nich słychać. Więc to już 2 lata ponad się przeterminował. Kolejna rzecz. To jest, przeterminował lakier, tak, dobrze mówię. Kolejna rzecz to jest Grey Melin, koreańska marka, świetna maska do twarzy z oligosacharydami, ona się nazywa Oligosaccharides Pack po prostu. To jest maska, która kosztuje kilkanaście dolarów, ona jest w tubce, to jest maska zastygająca na twarzy i robiąca takie ściągnięcie, aż momentami bolesne i trzeba uważać, bo to może, jak za bardzo ściągnie, to może nawet trochę podrażnić. Natomiast mimo tego, że jest to maska, która zastyga na sucho na twarzy, na taką łuskę tak naprawdę, to ona niesamowicie nawilżała twarz. Niesamowicie odżywcza i nawilżająca maska. Bardzo ją lubiłam i do niej myślę, że chętnie bym w którymś momencie wróciła. Nie wiem dlaczego, no bo to jest dziwne, bo ona była naprawdę dziwna. O, widzicie, sypie się tutaj takie resztki zaschnięte tej maski. Mój zegarek, znaczy, że jest godzina 11, ale była świetna, no po prostu była świetna. Ile tu było mililitrów? Nie pamiętam. 50 mililitrów. No i nakładało się, ona sobie wysychała na buzi, zmywało się. Ja raz próbowałam ją ściągać, tak jak maskę peel off. To ona się bardzo mocno trzyma twarzy. Nie robić tego, nie polecam tego robić. Trzeba ją po prostu rozpuścić na twarzy i zmyć. I twarz jest wtedy taka jędrna, nawilżona, taka odżywiona. Fajna bardzo. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest maska z niacynamidem w takiej słodkiej pandzie. I to jest chyba Tony Moly, o ile dobrze. Czemu mi tam ostrość łapie, nie wiadomo gdzie. Taka pandzia, sleeping pack to jest tak zwany. To jest maska nocna i to jest, czekajcie, Tony Moly? Czy co to jest? Nie pamiętam. Nie ma tutaj napisane. Jak to? O, Kierosław chrapie. Słyszę chrapiącego kota teraz. Wydaje mi się, że to jest Tony Moly. No nie wiem, w każdym razie bardzo fajna, lekko żelowa maska, taka, o, tu nawet troszeczkę zostało w środku. Możecie zobaczyć, to nie zauważyłam, jak ją wyciągałam gdzieś tutaj. Taka żelowo-kremowa, lekka, zastygająca, dobrze się wchłaniająca. No i z niacynamidem, przeładowana niacynamidem. Była spoko, ale znam lepsze, także też do niej wracać nie będę. No nie ukrywam, no nie czarujmy się, no tutaj marketing pandzi robi największą robotę chyba w tej masce. Tony Moly, bo wydaje mi się, że to jest Tony Moly, no kurczę, nie pamiętam, czekajcie. Wszystko jest po koreańsku napisane, Panda's Dream White Sleeping Pack i tyle. Znam lepsze maski, o może tak, nocne. Choćby z Laneige. Dobra, co jeszcze tutaj mam? Peeling do ciała. W ogóle tu są jakieś kłaki kota, jakiś kurz, dobra. A, to nie jest zakrętka od tego nawet, okej. Tu jest zakrętka od tego. No kurz się zebrał po prostu. Na komi, scrub and wash, czyli taka pianka myjąca do ciała, peelingująca. 3 użycia może, też niewydajna. Zapach był tak, mulled wine, czyli wino takie z przyprawami, no i tak rzeczywiście pachniała bardzo mocno takim jakimś winem grzanym, no wino grzane. Tutaj było 180 ml, mam jeszcze trochę takich właśnie peelingów myjących znakomi. One są fajne, one są bardzo przyjemne, bo myjecie się i peelingujecie od razu i dobrze myją, nawilżają i tak dalej, ale ta wersja świąteczna, bo to jeszcze świąteczna z zeszłego roku w ogóle, ale dobrą datę ważności miała, to jakoś niekoniecznie te wersje. Mam jeszcze 2 wersje zapachowe właśnie takie świąteczne, muszę je też zużyć, bo nie są jakieś takie hiper. Flylight, emolientowa odżywka do włosów wysokoporowatych z Hairy Tail Cosmetics. Oczywiście opakowanie jest przecięte i wiecie, domknięte, bo tutaj było więcej troszeczkę, o, tak na wielkość. Ale mililitrów? Ile? 250 mililitrów. Bardzo przyjemna, pachnąca tak słodko, orzechowo.
bardzo dobrze działająca, nie obciążająca włosów, szybka, właściwie to jest taka odżywka, nie maska, bo ja nie wiem, czy nie powiedziałam maska, taka szybka odżywka, nakładam, zostawiam tam na 2 minutki, spłukuję, była przyjemna, nie do końca może mam ochotę do niej jakoś super, hiper wracać, ale była spoko, bardzo dobrze rozplątywała włosy, wygładzała włosy, nie obciążała, no i tutaj mamy, tak jak mówię, emolientową po prostu maskę, czyli oleje. Olejową taką, no bo mamy emolienty, humektanty i proteiny. Wiadomo, dla mnie najlepsze są proteiny, ale od czasu do czasu właśnie używałam też tej emolientowej i nią też emulgowałam olej, jak olejowałam włosy, bo aż takiej nie lubiłam, żeby ją oszczędzać po prostu tylko na używanie, więc raczej do niej nie wrócę. Jeszcze tu widzę, mam jakąś hybrydę. Where is Umbrella? Czy Where is Umbrella? Tak, z Indigo Nails. To też był bardzo fajny kolor, też go bardzo lubiłam. To taki szary fiolet. Coś takiego. Bardzo fajne. To były lakiery jeszcze z kolekcji z Natalią Siwiec, no już z dawna, dawna. Tu mam tonik, słuchajcie, z Olivia Plum i serum z Olivia Plum. To zużyłam praktycznie zaraz po denku poprzednim. Serum Drip z Olivia Plum jest świetne. To jest serum bardzo mocno nawilżające, doskonale się wchłaniające, bardzo przyjemne. Ja tutaj miałam 15 chyba mililitrów, taką mniejszą wersję, bo chciałam na spróbowanie. I ono jest dosyć drogie. Mamy tutaj ogórek, kwas hialuronowy, witamina E i to jest takie serum anti-pollution. Bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Natomiast tonik dasz nie do końca. Jak Wam opowiadałam o toniku z Recibo, że on jest taki, że zostawia lepką skórę, no to to kiedyś nawet nagrałam, że, ale nie wiem, czy mam to nagranie, nie chcę się go szukać, za pierwszym razem jak go użyłam, bo byłam w szoku, że jak przykładałam później rękę i chciałam odciągnąć, to normalnie skóra się odciąga, jak klej. Ten tonik, jak zasychał na twarzy, to był jak klej. To jest najwilżająca esencja tonizująca. Na pewno do niego nie wrócę, do serum być może, bo ono rzeczywiście tak łagodziło, uspokajało, nawilżało bardzo dobrze, ale do toniku zdecydowanie nie wrócę. Natomiast to serum niwelowało całe to dziwne zachowanie tego toniku, więc jako set to było całkiem spoko. Czekajcie, bo już nie mam gdzie odkładać tych rzeczy denkowych. Mam tu krzesełko obok. Co jeszcze jest? Co tu jeszcze? O, jeszcze jedna hybryda się uchowała, słuchajcie. Mini Bambini. To pamiętam, że nie podobał mi się ten kolor też. Też się przeterminował. No co to za kolor w ogóle, nie? Ale miałam fazę, kupiłam prawie całą kolekcję tam z Natalią Siwiec. Taki brzydal. Trochę jak taki brudny korektor, nie? Do zeszytów. Także taki, o, jaki ostry zapach, taki już widać, że nieświeży. Co jeszcze tutaj mam? O, jeszcze jedną hybrydę. Okej, dużo tego. Modern Princess. To był bardzo fajny kolor, no ale niestety też się przeterminował. To jest takie jasne kakao, powiedziałabym. Albo jakaś taka kawa, latte, o, trochę taki latte kolor. Też był spoko. I jeszcze zużyłam coś, co było bardzo przyjemne. A tu jeszcze są, jeszcze coś. Serum do, serum pod oczy z marki Cores. Miałam je w paczce PR-owej. Takie leciutkie, żelowe, bardzo dobrze wchłaniające się serum, odświeżające, takie orzeźwiające. Serum pod oczy po prostu, pod krem pod oczy je dawałam. Bardzo przyjemne, dobrze nawilżające, łagodzące, fajne. Jak ono się nazywa, to nie wiem. 360 Eye Lift Super Serum, tak się nazywa. Czy jakieś Eye Lift mi zapewniło? Nie, ale szybko się też wchłaniało, no było po prostu przyjemne i to by było na tyle. I jeszcze ostatnia rzecz, o której mogę Wam opowiedzieć dzisiaj, bo reszta to są rzeczy, które są napoczęte, a w sensie przelane gdzie indziej i tak dalej, albo napoczęte jakieś tam pudełeczka po mydełkach, to na razie zostawiamy. No i jeszcze mokosz peeling solny do ciała, pomarańcza z cynamonem, taki świąteczny. To są peelingi, które mają bazę taką olejowo-maślaną, powiedziałabym, przyjemne, gruboziarniste, dobrze peelingują, pięknie pachną, bo to jest pomarańcza z cynamonem, to jest taki świąteczny zapach, ale jak dla mnie to można używać cały rok. Ja bardzo lubię peelingi z mokosza. Jeżeli chodzi o wydajność, to tak 3, 4, może 5 razy, nie pamiętam już dokładnie w tym momencie. Wszystkie wersje praktycznie już miałam tych peelingów. Tak jak byłam w fazie szału na testowanie różnych polskich kosmetyków, no bo mokosz to jest marka polska. Także był spoko. Czy wrócę? Może kiedyś. Jest też sól do kąpieli o tym zapachu. To jest taka idealna sól na właśnie tam okres Bożego Narodzenia. Więc to by było na tyle.
Ale się nagadałam, ale dużo dla Was nagrałam. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że miło spędziliście czas. Jak używałyście któryś z tych kosmetyków, używaliście, no to napiszcie jakieś Wasze opinie ewentualnie, bo może coś na przykład mi się sprawdziło, a Wam nie, no to możecie też napisać. Albo na odwrót, nie, mi się nie sprawdziło, a dla Was było super. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!